Ricardo. A, Ricardo. Znowu Ricardo? Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Bo z TV Smart od Wektry każdy ogląda, co chce, jak chce i gdzie chce. TV Smart z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Odpady bio podlegają biodegradacji, czyli mogą być kompostowane. Chodzi o wszelkie odpadki pochodzenia roślinnego. Powstaje z nich nawóz i jedno z najważniejszych źródeł energii odnawialnej – biogaz. W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw w Cekowie działa instalacja fermentacji, w której powstaje biogaz zapewniający energię elektryczną i cieplną dla zakładu. Jej wsadem są odpady bio odbierane od mieszkańców. To ekologiczne i ekonomiczne. Dlatego segregujmy odpady bio prawidłowo. Wrzucamy je bez foliowych opakowań do brązowego pojemnika. Materiał filmowy wykonany w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Sieradza 2023, współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz gminę miasto Sieradz. Beata Michalska, witam Państwa serdecznie w poniedziałek w programie ósemki telewizji regionalnej. Na początek serwis informacyjny, a dzisiaj powiemy o otwarciu biura poselskiego Jolanty Ziembek-Dzik, konferencji Sieradzkiej Platformy Obywatelskiej, o wykładach w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego i aukcji pracy warsztatów terapii zajęciowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu. Ale dzisiaj rozpoczniemy niezwyczajnie, bo dzisiaj gości u nas Klaudia Pawlak z rozgłośni regionalnej Nasze Radio. Z okazji naszego jubileuszu powstaje informacja radiowa związana właśnie z naszą działalnością, stąd ta bardzo miła obecność i nam jest bardzo miło. Oddaję głos zatem Klaudii, głosowi radiowemu, którego możecie Państwo codziennie słuchać na 104,7 FM.
Klaudia Pawlak, dzień dobry. Na co dzień znacie mnie z anteny naszego radia, a dzisiaj odwiedziłam z radiowym mikrofonem studio 8 Telewizji Regionalnej. Wiem, jak się robi radio na co dzień, a dzisiaj dowiem się, jak robi się telewizję, za co bardzo dziękuję za to zaproszenie. Póki co jest bardzo fajnie, jestem trochę zestresowana, bo to mój pierwszy raz, ale daję radę. Chciałabym serdecznie pozdrowić wszystkich widzów 8 Telewizji Regionalnej oraz naszych słuchaczy, słuchaczy naszego radia. No a teraz czas już na taką prawdziwą zapowiedź jednego z tematów dzisiejszego programu. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu odbyła się aukcja połączona z kiermaszem świątecznym, w której licytować można było wyjątkowe prace wykonane przez uczestników terapii zajęciowej. I teraz właśnie o tym ten materiał. W piątek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu zaakcentowano Dzień Osób z Niepełnosprawnościami połączony z aukcją i kiermaszem prac uczestników terapii zajęciowej. Wśród licytujących znaleźli się m.in. starosta sieradzki i zastępca prezydenta Sieradza. Pod licytację podlegały własnoręcznie wykonane obrazy. Cena wywoławcza mozaiki diamentowej, jeszcze diamenty, proszę Państwa, 80 zł. Czy jest ktoś, kto jest gotowy dać 80 zł za słoneczniki? Ja. Pan starosta. Mamy 80 po raz pierwszy. 90. 90, pan prezydent. 90 po raz pierwszy. 150. 150. Zdołałem powiedzieć za autonomię do 150. 150 pan starosta mnie uprzedził. 150 mamy, czy ktoś da więcej? 150 po raz drugi. I 100, ostatni moment. 150 po raz. Pipa. Trzeci. 150 po raz trzeci, gratulujemy. Oprócz tego przybyli goście mogli wesprzeć tą inicjatywę, kupując ozdoby świąteczne i ciasta. Połączyliśmy obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, jak co roku z kiermaszem organizowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej. Jest to 23 kiermasz, 23 aukcja, bo jest to również związane z licytacją, która prac osób niepełnosprawnych, która odbędzie się właśnie dzisiaj tutaj w warsztacie terapii zajęciowej. Jesteśmy bardzo związani z osobami niepełnosprawnymi. Warsztat terapii zajęciowej powstał w 1996 roku. Jesteśmy bardzo związani ze wszystkimi tymi osobami, które na przestrzeni tych lat uczestniczyły w warsztacie terapii zajęciowej. Myślę, że praca trudna, ale przynosząca ogromną satysfakcję. Jeśli chodzi o warsztat terapii zajęciowej, to tu jest 25 osób, natomiast oprócz osób na warsztacie terapii zajęciowej prowadzimy ośrodek adaptacyjny dla osób niepełnosprawnych. Tam też jest około 20 osób, ale również pracujemy z osobami niepełnosprawnymi na terenie miasta Sieradza i tutaj jest już kilkaset osób z niepełnosprawnościami, których świadczymy różną pomoc, od pomocy finansowej poprzez właśnie takie inicjatywy jak warsztat terapii zajęciowej czy ośrodek adaptacyjny. Osoby niepełnosprawne również mogą skorzystać z domu dziennego pobytu dla osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, które również mieści się w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wszystkie pozyskane środki przeznaczone zostaną na wycieczki dla osób z niepełnosprawnościami. Kochani, ja się tak wciąłem dzisiaj w ten program, w serwis informacyjny, bo Klaudia ma bardzo fajną przeszłość również muzyczną, pięknie śpiewa i obiecałem sobie, że jak przyjdzie dzisiaj do nas do telewizji, to muszę ją poprosić o to, żeby coś nam zanuciła. Oj. Znasz to środowisko, Spółdzielczy Dom Kultury, pana Jarka Miłka, tak, swoich wychowawców. Serdecznie pozdrawiamy. Dlatego też dla wszystkich chociaż kilka dźwięków. No cóż, ja mogę zaśpiewać dla was z okazji waszego dziesięciolecia, jak nie po prostu 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? 8 Telewizja Regionalna. Dokładnie. Wszystkiego najlepszego. W imieniu własnym i zespołu redakcyjnego raz jeszcze dziękuję Klaudii za wizytę i za tę przemiłą muzyczną niespodziankę. Relacja z jej pobytu w naszej redakcji będą mogli Państwo usłyszeć na antenie naszego radia już w środę, 6 grudnia. A teraz przechodzimy do dalszej części serwisu informacyjnego. W piątkowe popołudnie nastąpiło uroczyste otwarcie biura poselskiego Jolanty Dziębek-Zik. Jest zlokalizowane w Zduńskiej Woli przy ulicy Kilińskiego 1D.
Jolanta Ziębak-Dzik startowała w wyborach do Sejmu z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzeciej Drogi. Uzyskała ponad 10 tysięcy głosów. Wcześniej zasiadała w zarządzie województwa łódzkiego. Jest znana jako aktywna działaczka samorządowa. Pracowałam dla regionu i oczywiście takiej pracy się nie boję. I zobowiązuję się do tego, że nie tylko będę myśleć o moim mieście rodzinnym Szatku, czy obecnym, w którym mieszkam od wielu lat i mieszka cała moja rodzina z Duńskiej Woli, ale tak naprawdę o całym regionie. Pracy jest bardzo dużo zmian do wprowadzenia. To wszystko nie zdarzy się z dnia na dzień oczywiście. Czekamy teraz do 11 grudnia i mamy nadzieję, że w końcu będzie demokratyczny opozycyjny rząd tej zjednoczonej opozycji, no i dość kłótni do przodu. W otwarciu biura poselskiego wzięli udział samorządowcy, działacze z okręgu 11. Zduńska Wola ma wreszcie swojego posła. Myślę, że nasze miasto jak najbardziej zasługuje na ten przywilej. Nie kryje zadowolenia prezydent Zduńskiej Woli, Konrad Pokora. Ja się cieszę, że Jola Ziębak-Dzik dostała mandat poselski. Współpracowaliśmy wcześniej przez wiele, wiele lat. Obecna pani poseł pracowała najpierw na Mosirze, była dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, później przez ostatnie dwa lata dyrektorem Zduńskiej Wody, czyli naszego kompleksu basenów krytych. Myślę, że ma bardzo dobre przygotowanie, wynikające również z wcześniejszej pracy w Sejmiku Wojewódzkiego, przez 4 lata w zarządzie Sejmiku Wojewódzkiego, później ostatnie 4 lata jako radna wojewódzka. Mam nadzieję, że Zduńska Wola będzie miała bardzo dobrą reprezentację i skorzysta na tej współpracy nasze miasto i również cały region. Bardzo się cieszę, że pani Jolanta Ziębak-Dzik uzyskała mandat posła, ponieważ w mojej ocenie jest to osoba niezwykle ciepła, życzliwa samorządom, odpowiedzialna, słowna i to bardzo cieszy. Jestem przekonany, że pani poseł wiele zrobi, zresztą ma bardzo duże doświadczenie samorządowe, będzie działać w tym kierunku, żeby wszystkie samorządy były traktowane sprawiedliwie, jednakowo. I bardzo się cieszę, że w tym miejscu tutaj, w którym dzisiaj jesteśmy, będzie biuro pani poseł, czy posłanki, nie wiem jak to się teraz interpretuje, bardzo zdolnej, przećwiczonej jako samorządowca od wielu, wielu lat, a poza tym urok osobisty tej pani, zaangażowanie w to, co do tej pory robiła, pracowała w sejmiku, w samorządach, to jest jako w moim przekonaniu nadzieja, że jako poseł ziemi będzie takim wzorowym posłem, to po pierwsze, a po drugie jej doświadczenie będzie miało wymiar niezwykle korzystny dla całej naszej Rzeczpospolitej. Dni i godziny otwarcia biura poselskiego można sprawdzić na stronie internetowej posłanki. Tam będą na bieżąco informacje o tym, jak będą wyglądały te dyżury. Na początek będą na pewno 3 razy w tygodniu, ale jeśli zobaczymy, że potrzeba jest większa, to oczywiście tą częstotliwość zwiększymy. Musimy pamiętać, że praca posła to nie tylko biuro poselskie, ale to przede wszystkim praca w terenie, której jest bardzo dużo. Obecnie jest też bardzo dużo pracy w Sejmie, bo zbieramy się co tydzień i faktycznie praktycznie od poniedziałku do czwartku, środy w tym Sejmie jesteśmy, potem praca w terenie, także w biurze oczywiście proszę zadzwonić, umówić się i na pewno na takie spotkanie będę. Ci, którzy już ze mną współpracowali, wiedzą, że jestem otwarta i zawsze staram się wyjść naprzeciw mieszkańcom, także tutaj jak najbardziej jestem do dyspozycji. Uważamy, że samorząd lokalny powinien współpracować i sobie wzajemnie pomagać, mówili na konferencji prasowej przedstawiciele Rady Powiatu i Rady Miejskiej w Sieradzu. Michał Papich i Juliusz Góraj odnieśli się do planowanej inwestycji przy szkole podstawowej nr 1 w Sieradzu i zaproponowali współdziałanie. Chodzi o plan budowy hali sportowej w szkole podstawowej nr 1 przy ulicy Rycerskiej. Obiekt, który powstanie, ma być całkowicie nowy. Stara sala służyć będzie jako jego zaplecze. W szkole powstanie również żłobek, o czym informowaliśmy w czerwcu tego roku. Pomyśleliśmy, że miasto może skierować swoją prośbę do władz powiatu, związane tutaj z zapewnieniem lepszej komunikacji, ponieważ jak wiemy, dzieci do żłobka zazwyczaj się dowozi, a komunikacja przez Stare Miasto jest dość trudna. Poza tym spowodowałoby to
pewnie kłopoty w ruchu i tutaj komunikacja od strony ulicy Żwirki i Wigury byłaby, myślę, że dla wielu rodziców wygodniejsza. I ponieważ jest to droga powiatowa, to miasto mogłoby poprosić o pomoc w tej sprawie, w zaprojektowaniu, przygotowaniu tu odpowiedniego wjazdu, tak żeby po prostu rodzice swoje pociechy mogli tu wygodnie podwozić, a z drugiej strony być może zaoferować pomoc, jeśli chodzi o korzystanie z tego obiektu sportowego, który tu powstanie. Ta sala, która jest za nami, stara sala gimnastyczna, nie nadaje się już do dzisiejszego użytkowania w takiej formie, w jakiej moglibyśmy z niej korzystać. Przed nami jest sala gimnastyczna Sieradzkiego Jagiellończyka, która również potrzebuje doinwestowania, potrzebuje remontu. I my dzisiaj wychodzimy z taką propozycją współpracy. W związku z tym, że powiat sieradzki to również miasto Sieradz. A miasto Sieradz to nie tylko stolica powiatu sieradzkiego, ale znaczna część, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców powiatu sieradzkiego. W związku z tym uważamy, że ta inwestycja jest po prostu potrzebna i trzeba pomagać, trzeba współpracować tak, aby młodzi ludzie mieli odpowiednią infrastrukturę, żeby się rozwijać. Dlatego zachęcamy starostę, zachęcamy prezydenta miasta do współpracy. Być może częściowo również dzieci ze szkoły podstawowej będą mogły korzystać tymczasowo z obiektu naprzeciwko. Wiemy też, że Jagiellończyk korzysta z tego boiska przy szkole podstawowej numer 1 na zewnątrz, które zostało przebudowane i w związku z tym myślę, że też miasto mogłoby mieć prośby właśnie do powiatu, jeśli chodzi o komunikację tutaj. Jeżeli wydajemy poważne pieniądze, to są znaczne środki, no to warto, żeby to było też w pełni wykorzystane, żeby nie marnować tego potencjału, który w Sieradzu powstaje i dlatego zachęcamy, prosimy. Cała konferencja jest dostępna na kanale YouTube 8 Telewizji Regionalnej. Postaci Teodora Goździkiewicza i Władysława Jachowicza przybliżono podczas wykładów, które odbyły się w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu. Konferencję z panelami dyskusyjnymi i wystawą zorganizowało Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu odbyła się konferencja pod tytułem Cudze chwalicie, swego nie znacie. Teodor Goździkiewicz, Łuka Bakowicz, Władysław Jachowicz. Historyk i przyjaciel pisarza Jan Krzysztof Szczęsny wygłosił prelekcję Moje spotkanie z Teodorem Goździkiewiczem, największym pisarzem ziemi sieradzkiej XX wieku, któremu towarzyszył film z 1983 roku zatytułowany Spotkanie z pisarzem. Następnie Sylwia Dęga-Frontczak, wicedyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu, omówiła twórczość Teodora Goździkiewicza, a dyrektor placówki Łukasz Goldman przybliżył zebranym postać Władysława Jachowicza, pseudonim Konrad ze Zduńskiej Woli, powstańca warszawskiego, dowódcy batalionu Chrobry 1. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa poświęcona życiu i twórczości Teodora Goździkiewicza, którą można oglądać w Bibliotece Pedagogicznej przy ulicy Jagiellońskiej do najbliższej środy. W serwisie była to ostatnia informacja. W dalszej części programu kolejny odcinek z cyklu Łódzkie na Plus i kolejne fragmenty koncertu zespołu After Hours. Łódzkie na Plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Województwo łódzkie poszerza siatkę połączeń łódzkiej kolei aglomeracyjnej dzięki kolejnym już autobusom, tym razem kupionym ze środków Centralnego Portu Komunikacyjnego. 14 autobusów, które są takim wydłużonym ramieniem kolejowym, sięgającym do różnego rodzaju małych miejscowości, do których torów kolejowych nikt nie będzie kładł, ale którymi byśmy chcieli tymi autobusami przewozić ludzi tak, żeby jeszcze zwiększyć możliwości kolei. Flotę województwa łódzkiego wzmocnią komfortowe 22-osobowe pojazdy. Koszt ich zakupu to 10 milionów złotych. Na terenie zaplecza technicznego ŁKA marszałek w obecności wiceministra Marcina Chorały, pełnomocnika rządu do spraw CPK, podpisał umowę z dostawcą. Naszą misją jest to, żeby Polska miała spójny, całościowy system transportowy na najwyższym światowym poziomie. Działają i próbują forsować swoje pomysły, bo wiedzą, że przyszłość należy do nich.
W Łodzi odbył się pierwszy młodzieżowy kongres województwa łódzkiego, na który zjechali młodzi ludzie z całego województwa, przedstawiciele młodzieżowych rad miast, gmin i powiatów oraz samorządów uczniowskich. Była to inicjatywa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego, który działa przy Urzędzie Marszałkowskim. Władze Sejmiku Województwa Łódzkiego reprezentowali podczas wydarzenia przewodnicząca Iwona Koperska i wiceprzewodniczący Zbigniew Linkowski. Samorząd jest bardzo ważny i to jest samorząd każdego szczebla, zarówno gminny, powiatowy, jak i wojewódzki. Młodzi ludzie mogą razem się zjednoczyć, mogą się razem porozumieć, mogą razem rozmawiać i szczerze mówiąc jestem bardzo pozytywnie zaskoczona ilością młodych ludzi obecnych na dzisiejszym spotkaniu. O tym, dlaczego warto uczyć się przez całe życie, rozmawiali profesorowie, studenci, nauczyciele i uczniowie, uczestnicy konferencji, która odbyła się w Zespole Szkół Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydarzenie otworzył Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego. Właśnie w Szkole Przenarutowicza wkrótce powstanie branżowe centrum umiejętności, zajmujące się kształceniem specjalistów w zakresie realizacji nagrań i nagłośnień. Drugie dedykowane technice dentystycznej będzie działać przy Szkole Policjalnej Techniki Dentystycznej w Łodzi. Muzeum Pałac Herbsta zaprasza na wyjątkowe spotkanie ze Służbą Państwa Herbstów. Podczas wydarzenia Święta od Kuchennych Schodów będzie można dowiedzieć się m.in. jakie były obowiązki pokojówki, czym zajmowała się ochmistrzyni, a co nadzorował kamerdyner. Już 16 grudnia przy Przędzalnianej 72 w Łodzi od godziny 17. Z kolei Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na operę Don Carlos. Zawiłości uczuć, intrygi polityczne i walka o władzę wszystko znajdziemy w operze Giuseppe Verdiego na podstawie dramatu Friedricha Schillera. Do zobaczenia i usłyszenia już 8 i 10 grudnia na scenie głównej. Wylądowaliśmy w powiecie tomaszowskim, gdzie dzieje się naprawdę dużo. Odcinek zaczniemy od odwiedzin w Tomaszowskim Centrum Usług Społecznych. Jesteśmy przed Centrum Animacji Społecznej, koło którego nie można przejść obojętnie. Odwiedziliśmy przedszkole niepubliczne Bajeczka. Każdy maluch będzie się tutaj dobrze czuł. Powiat Tomaszowski to region, który rozwija się zarówno pod względem turystycznym, jak i gospodarczym. Dlatego serdecznie zachęcamy do jego odwiedzin. Cześć widzowie! Czas na kolejny odcinek naszego vloga, gdzie? W Łódzkiem. A dziś czeka nas nie lada gratka, ponieważ wylądowaliśmy w powiecie tomaszowskim, gdzie dzieje się naprawdę dużo. Tym razem nie tylko pokażemy Wam miejsca, które warto odwiedzić z rodziną, ale opowiemy też o projektach skierowanych do najmłodszych mieszkańców powiatu i ich rodziców. Pokażemy Wam, co w powiecie tomaszowskim robi się na rzecz wsparcia tutejszej społeczności. Odcinek zaczniemy od odwiedzin w Tomaszowskim Centrum Usług Społecznych, znajdującym się przy ulicy Piłsudskiego 34 w Tomaszowie Mazowieckim. Co ciekawe, instytucja ta skorzystała z funduszy europejskich w celu podniesienia poziomu świadczeń dla osób, rodzin, grup wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem. Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych prowadzi usługi m.in. z zakresu opieki całodziennej w domach dziennego pobytu, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, udostępnia mieszkania wspomagane, a także aktywizuje mieszkańców, np. poprzez organizację klubu seniora. Dzięki funduszom europejskim udało się nie tylko rozszerzyć, ale jednocześnie podnieść poziom usług społecznych, tak by jeszcze efektywniej pomagać osobom wykluczonym społecznie. Instytucja ta to idealny przykład dobrego wykorzystania funduszy europejskich na rzecz wyrównania szans i poziomu życia w społeczeństwie. Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych dba o aktywizację osób wykluczonych społecznie, a także zagrożonych ubóstwem i pomaga w wielu dziedzinach życia.
Dobre miejsce na spędzenie czasu znajdą tu dzieci kobiet pracujących i bezrobotnych lub biernych zawodowo. Pod szyldem Tomaszowskiego Centrum Usług Społecznych działa placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, która została utworzona w ramach projektu pod tytułem Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych 2, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Placówka wsparcia dziennego to miejsce przeznaczone dla dzieci i młodzieży, zapewniające im udział w atrakcyjnych zajęciach, dzięki którym będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. Do dyspozycji uczestników są sala informatyczno-językowa, duża sala zajęciowa, pomieszczenie do spędzania czasu, czytelnia, przestrzeń do nauki i zabawy, pokój psychologa, aneks kuchenny oraz zaplecze socjalne. Teraz czas na to, by odwiedzić kolejne ciekawe miejsce na mapie powiatu tomaszowskiego. Jesteśmy przed Centrum Animacji Społecznej, koło którego nie można przejść obojętnie. Centrum Animacji Społecznej to miejsce, które czuwa nad organizacją ciekawych wydarzeń oraz zajęć, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Wejdźmy i zobaczmy, jak to wygląda w środku. Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim to nie tylko organizator wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych. Instytucja ta prowadzi też wiele zajęć zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Można tutaj uczyć się śpiewu, gry na gitarze, obsługi komputera, wziąć udział w zajęciach z plastyki lub ceramiki, bądź spróbować swoich sił w teatrze. A to zaledwie ułamek atrakcji, jakie oferuje Centrum Animacji Społecznej. Miejsce to powstało ze środków funduszy europejskich. Dzięki dofinansowaniu dostosowano budynki znajdujące się przy ulicy Farbiarskiej od numeru 20 do 24 w celu ich adaptacji na cele społeczne. A co więcej, Centrum Animacji Społecznej jest też gospodarzem bazy rekreacyjno-noclegowej znajdującej się w dorzeczu rzeki Pilicy przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża 10. Z oferty tej instytucji mogą więc skorzystać turyści, którzy chcą poznać magię powiatu tomaszowskiego. Zachęcamy odwiedzających i mieszkańców okolic do zapoznania się z ofertą Centrum Animacji Społecznej. Z pewnością pokochacie to miejsce i jego ideę tak samo jak my. A przed nami kolejne miejsce do odwiedzenia. Zwykle pokazujemy Wam miejsca z sektora kultury, jakie warto odwiedzić podczas turystycznych podróży po województwie łódzkim. Dziś jednak chcieliśmy zwrócić Waszą uwagę na to, jak w regionie dba się o maluchy i aktywizację zawodową rodziców. Dlatego odwiedziliśmy przedszkole niepubliczne Bajeczka, gdzie zdecydowano się na uruchomienie projektu unijnego pod nazwą Żłobek Bajeczka. Dzięki funduszom europejskim przedszkole pragnie zapewnić 18 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka. Takie działanie umożliwi podjęcie lub utrzymanie aktywności zawodowej wśród 18 kobiet. W placówce tej przygotowano liczne przestrzenie przyjazne dla dzieci. Każdy maluch będzie się tutaj dobrze czuł. Nad dobrym samopoczuciem dzieci czuwa wysoce wykwalifikowany personel. Panie nauczycielki oraz pozostała kadra dbają o to, by maluchy dobrze się rozwijały i miały zapewnioną moc rozrywki. A w tym przedszkolu dzieje się naprawdę dużo. Organizuje się między innymi wydarzenia z okazji nietypowych świąt, na przykład Dnia Pizzy czy Dnia Popcornu. Jak widać, kreatywne panie nauczycielki i kreatywny personel robią wszystko, by dzieciakom zapewnić jak najwięcej zabawy.
tyle na dziś w naszym programie. To była udana wycieczka. Odwiedziliśmy Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych, Centrum Animacji Społecznej, a także Przedszkole Niepubliczne Bajeczka. Powiat Tomaszowski to region, który rozwija się zarówno pod względem turystycznym, jak i gospodarczym. Dlatego serdecznie zachęcamy do jego odwiedzin. A na dziś to już koniec. Widzimy się w kolejnym odcinku naszego programu Gdzie w Łódzkiem. Do zobaczenia! Cześć! W tym tańcu byłabym bez...
W naturze drzemie olbrzymia moc. To siła, która może stać się źródłem inspiracji, energii i ekologicznych rozwiązań. W Łódzkiem wierzymy w połączenie technologii z potęgą żywiołów. Dlatego dzięki funduszom europejskim inwestujemy w odnawialne źródła energii. Fundusze europejskie. Z ludzkiej perspektywy. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Droga mamo, wiem, że nie jest ci łatwo. Mimo, że się uśmiechasz. Ale tak naprawdę martwisz się, czy zjem obiad, czy znajdę kolegów. Ale ja sobie poradzę. I na tyle, na ile cię znam, a będą to już 4 lata? No może 3,5. To wiem, że ty również dasz sobie świetnie radę. W województwie łódzkim fundusze europejskie wspierają rozwój żłobków i przedszkoli, dzięki czemu rodzicom łatwiej wrócić do pracy. O, i takie coś narysowałem. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Szkło to odpad, który można wykorzystywać nieskończenie wiele razy. Recykling szkła w stosunku do jego nowej produkcji wpływa na znaczne obniżenie zanieczyszczeń powietrza, zużycie energii oraz zmniejszenie ilości odpadów. Tylko jedna szklana butelka poddana recyklingowi to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny, 25-minutowej pracy komputera, 20 minut oglądania telewizji lub 10 minut działania zmywarki do naczyń. Jednak poziom czystości tej frakcji pozostawia wiele do życzenia. W Sieradzu prawie 40% odbieranych odpadów szkła zawiera inne odpady, co powoduje 20-krotny wzrost kosztu ich zagospodarowania. Do pojemnika wrzucamy butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach. Materiał filmowy wykonany w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Sieradza 2023, współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz gminę miasto Sieradz. Ricardo. Znowu Ricardo? Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Bo z TV Smart od Wektry każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. TV Smart z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Okręgowa Stacja Diagnostyczna PKS Sieradz zaprasza na badania techniczne okresowe, dodatkowe i specjalistyczne. Czynna codziennie od godziny 7 do 21, w soboty od 7 do godziny 13. Zapraszamy. We'll be right back.
Stania Cordeo we wsi Chałupki koło Sieradza zaprasza na wakacje w Siodle. Specjalizujemy się w prowadzeniu treningów jigitowych i hipoterapii. Nasza praca to pasja, którą chcemy przekazywać każdej osobie, która się u nas pojawi. Współpracujemy w zakresie organizacji kolonii, półkolonii, eventów. Organizujemy też pokazy kozackiej jazdy konnej. Priorytetami dla nas są bezpieczeństwo i dobra zabawa. Stajnia wolnowybiegowa Cordeo, Chałupki 6, telefon 601 097 661. Zapraszamy. Wektra pełna rozrywki, pełna akcji, emocji i humoru z HBO Max i Eleven Sports w pakiecie z internetem za 79,99 miesięcznie. Zamów pod 601 601 601 lub na wektra.pl. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy w Sieradzu zaprasza kierowców z kategorią B. Płyta szkoleniowa posiada 3 moduły treningowe, które pozwalają na prowadzenie zaawansowanych ćwiczeń z zakresu opanowywania pojazdu. Wyjątkowe emocje zapewni szarpak destabilizujący tor jazdy. Jest to jedyne w rejonie miejsce, które umożliwia korzystanie z nowoczesnego terenu szkoleniowego. Na pierścieniu poślizgowym możesz doskonalić wyprowadzanie pojazdu z ekstremalnych sytuacji na drodze. Kursanci mogą również skorzystać z nowoczesnych urządzeń, takich jak narkogogle, alkogogle oraz symulator dochowania i symulator zderzeń. Sprawdź się na naszym nowoczesnym torze. Nie daj się zaskoczyć, bądź pewny swoich umiejętności i czuj się bezpiecznie na drodze. Zapraszamy każdego kierowcę do podniesienia umiejętności jazdy w ośrodku doskonalenia techniki jazdy w Sieradzu. ODTJ Sieradz, plac manewrowy, ulica Sikorskiego 1, biuro obsługi klienta, ulica 3 Maja 7, telefon 43 822 62 68, wewnętrzny 36, e-mail biuroobsługi@odtjsieradz.pl, www.odtjsieradz.pl. Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter częstopunktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości, są optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę Ekowiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już
przy 2% strat mocy. Firma EcoWiatr Bis oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma EcoWiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Drzemie olbrzymia moc. To siła, która może stać się źródłem inspiracji, energii i ekologicznych rozwiązań. W Łódzkiem wierzymy w połączenie technologii z potęgą żywiołów. Dlatego dzięki funduszom europejskim inwestujemy w odnawialne źródła energii. Fundusze europejskie. Z ludzkiej perspektywy. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Droga mamo, wiem, że nie jest ci łatwo. Mimo, że się uśmiechasz, ale tak naprawdę martwisz się, czy zjem obiad, czy znajdę kolegów, ale ja sobie poradzę. I na tyle, na ile cię znam, a będą to już 4 lata? No może 3,5. To wiem, że ty również dasz sobie świetnie radę. W województwie łódzkim fundusze europejskie wspierają rozwój żłobków i przedszkoli, dzięki czemu rodzicom łatwiej wrócić do pracy. O, i takie coś narysowałem. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Spieszymy się, bo zawsze chcemy być na czas. Podróżujemy do tego, co dla nas ważne, dlatego myślimy o celu. Rzadko o samej drodze. Ale to fundusze europejskie ułatwiają nam to, co najważniejsze. Spotkanie. Bo dobrze jest być razem. Fundusze europejskie. Z ludzkiej perspektywy. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. W poniedziałkowym programie to na tyle. W imieniu Karoliny Morawki-Gołąbek zapraszam na środowe spotkanie. My widzimy się ponownie w piątek.
Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Och, Ricardo! A, Ricardo! Znowu Ricardo? Ha! Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Bo z TV Smart od Wektry każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. TV Smart z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Drukarz, najgroźniejszy wśród korników. Niewielki ciałem robi ogromne szkody wśród świerków. Jak z nim walczyć, opowiedzą leśnicy z nadleśnictwa Młynary. Poza tym poznamy także inne owady, które próbują zżerać las. A także dowiemy się, jakimi pułapkami leśnicy im to uniemożliwiają. Zapraszamy! Mały owad z wielkimi możliwościami. Kornik drukarz oraz inne gatunki korników, żywiąc się drewnem, a przede wszystkim łykiem, stanowią największe zagrożenie dla zdrowia drzewa. Ich zmasowany atak może doprowadzić drzewo do śmierci nawet w ciągu miesiąca. Zazwyczaj atakuje świerki stare lub osłabione. Jednak kiedy nie ma co jeść, a w lesie nie ma dostatecznej ilości pokarmu, jego gradacja, czyli wzrost liczebności, jest tak wielki, że jego ofiarą padają nawet młode, zdrowe i silne drzewa. Kornik drukarz stanowi olbrzymie zagrożenie, bo potrafi wyprowadzić 3 generacje. Kornik, który się wykluje w danym roku, potrafi jeszcze wydać kolejne pokolenie. To jest jeden z takich przeciwników, z którym się trzeba liczyć i rzeczywiście stanowi dla nas duże wyzwanie. Żyje 2-3 lata, wielkość jego od 4 mm do 5,5 mm. Charakterystyczne jest to, że na pokrywach, tylnych pokrywach na odwłoku posiada 4 wyrostki. Z tym bardzo charakterystyczny jest 3. wyrostek, troszeczkę wyższy. I nie da się kornika drukarza pomylić z innym szkodnikiem. Rójka zaczyna się w kwietniu, mniej więcej w połowie kwietnia, i rozwój od jajeczka do kolejnego pokolenia, dorosłego kornika, trwa średnio około 2 miesięcy. Żeby stwierdzić, czy ten kornik jest w drzewostanie, już na przełomie, właśnie jak tylko się rójka zacznie, dokonujemy monitoringu drzewostanu. Przechodzimy przez ten drzewostan i szukamy tak zwanych drzew trocinkowych. Pierwsze trocinki powstają w momencie, gdy samiec zakłada komorę godową i zwabia tam najczęściej 2, ale mówi się od 1 do 4 samiczek. Samice tworzą tak zwane chodniki macierzyste. One są ułożone wzdłuż osi drzewa. Pierwsza samica idzie do góry, druga do dołu, jeżeli jest trzecia, obok do dołu. Jak one drążą chodniki, powstaje trocina. Żeby się tam nie zapchały, samczyk sukcesywnie wygarnia te trocinki na zewnątrz. I monitorując drzewostan, widzimy, czy są korniki, czy nie. Jeśli chodniki korników osiągają długość 8-10 cm, leśnicy podejmują decyzję o wycięciu zaatakowanych drzew. Zajęte przez kornika drewno wywozi się minimum 3 km poza las. Odległość ma tu znaczenie, ponieważ mniejszą drukarz może przelecieć. Dla świerka kornik stanowi 90% zagrożenia. Jak leśnicy z nim walczą? Rozstawiają pułapki feromonowe. Służą one do monitorowania, czyli określenia, ile, gdzie i jakich owadów jest najwięcej. Do wyłapywania kornika służy m.in. pułapka segmentowa.
to kilka plastikowych, połączonych ze sobą lejków, zakończonych butelką. Pułapki rozmieszczane są w okolicach lasów świerkowych. Kolejnym groźnym szkodnikiem lasu jest brudnica mniszka. To motyl występujący w lasach iglastych i mieszanych. W ciągu dnia bardzo trudno te motyle zauważyć, gdyż siedzą nieruchomo na pniach drzew. Dodatkowo zadanie utrudnia ich ubarwienie. Skrzydełka mają kolor biały, szarawy bądź brązowy z widocznymi poprzecznymi paskami na przedniej parze. W lipcu i sierpniu samica składa w pęknięciach kory jaja. Larwy brudnicy mniszki żerują na igłach lub liściach. Potrafią spowodować ogromne szkody, doprowadzając do znacznego osłabienia drzewa i w ten sposób narażając je na zasiedlenie przez szkodniki wtórne, na przykład korniki. Są także bezpośrednią przyczyną zamierania drzew. Występujące licznie i bardzo żarłoczne potrafią ogołocić koronę, nie pozostawiając na gałęziach liści czy igieł. By zapobiec takiej katastrofie, leśnicy uważnie obserwują las. Na drzewach zawieszają m.in. pułapki abażury. Służą one do łapania dużych motyli, w tym brudnicy mniszki, a konkretnie samców. W środku pułapki znajduje się feromon płciowy, czyli ta pułapka udaje super samicę brudnicy mniszki i wszystkie samce do niej lecą. Poza tym co roku leśnicy przeprowadzają kontrolę obecności owadów w ściółce i glebie pod konarami drzew. Mamy wiele szkodników, m.in. szkodniki sosny. Żeby stwierdzić, jaki jest stan zagrożenia, to musimy wykonać jesienne poszukiwania tych szkodników, pierwotnych szkodników sosny. Zaliczamy do nich boreczniki, zawisaki, osnuje, barczatkę, strzygonie i poprocha. Robimy to na stałych powierzchniach kontrolnych, na leśnictwach, gdzie jest mniej drzewostanów sosnowych, jedną powierzchnię na 200 hektarów, a w przypadku dużej ilości drzewostanów sosnowych wtedy jedna powierzchnia kontrolna na 50 hektarów. Według odpowiedniego schematu dokonujemy przeszukania ścioły i wierzchni warstwy gleby za pomocą grabek i wyciągamy wtedy znajdujące się tam owady. W przypadku trzech gatunków to są poczwarki, czyli strzygoni, poprocha i zawisaka. W przypadku boreczników są to kokony, takie niewielkie baryłeczki. W przypadku osnui i w przypadku barczatki są to przygotowujące się do zimowania gąsienice. By ustrzec się przed stratami w nasadzeniach, na powierzchniach, gdzie powstanie nowe pokolenie lasu, leśnicy z rocznym wyprzedzeniem wykonują tak zwane badanie zapędraczenia gleby. Jest to badanie polegające na poszukiwaniu larw w glebie w dołach o wymiarach 50 na 100 cm i 50 cm głębokości. Jeśli z badań wynika, że larw jest więcej niż zakładają to prognozy, leśnicy nie sadzą drzewek w najbliższym roku i czekają, aż larwy przekształcą się w owady i wylecą z gleby. Spacerując po lesie, możemy natknąć się na leżące wałki sosnowe. To pułapki na szeliniaka, smakosza świeżo założonych upraw. Te wałki są wałkami chwytnymi, służącymi po pierwsze do zwalczania takiego mechanicznego, czyli zbierania tych owadów, które są szkodliwe, mogłyby zaszkodzić tej uprawie sosnowej, czyli drzewkom w wieku do około tam powiedzmy 4 lat. Druga ich funkcja, którą pełnią, to jest funkcja związana z monitoringiem, czyli na ile te nasze drzewka, te nasze sosny są zagrożone przez te owady. Wałki umiejscowiamy raczej na obrzeżach uprawy, żeby owady nie wchodziły do wnętrza, nie spenetrowały nam całości posadzonej uprawy, tylko jeżeli już tam wejdą i żerują, no żeby te szkody ograniczały się do tych fragmentów na obrzeżu. Szeliniaka przyciąga zapach żywicy. Wałek jest okorowany z jednej strony i ułożony tą okorowaną stroną na ziemi. Obok wbija się palik, aby ułatwić kontrolę pułapek. Duża liczba owadów gromadząca się pod wałkiem oznacza, że uprawa może być zagrożona. Szeliniak sosnowiec to krępy chrząszcz z rodziny rykowcowatych, matowo-brązowy, z charakterystycznymi żółtymi plamami na pokrywach. Ma około centymetra długości, lata niechętnie.
aktywny jest głównie nocą. Żyje 2-3 lata i przez ten czas potrafi nieźle broić w leśnych uprawach. Szeliniak, zwabiony zapachem żywicy ze świeżo posadzonej uprawy, nie ma litości dla małych sosen. Zjada korę, łyko, przecinając wszystkie wiązki przewodzące, w wyniku czego drzewko obumiera. Ten chrząszcz jest największym wrogiem świeżo założonych upraw leśnych. Wystarczy 5000 korników, aby zabić jedno drzewo. Na 20-metrowym świerku może być aż 1000 żarowisk i 100 tysięcy chrząszczy. Kornik drukarz, mimo swych niewielkich rozmiarów, ma zaledwie 5 mm, potrafi doprowadzić do wymarcia całego lasu. Najczęściej atakuje lasy świerkowe. Do śmierci drzewa doprowadza uszkodzenie kory i łyka na skutek wygryzania przez owady tuneli i chodników. Kornik nie zasiedla zdrowych świerków, ale szuka takich, które zostały osłabione przez żerowanie innych owadów, dlatego uznawany jest za szkodnika wtórnego. Drzewo zaatakowane przez kornika próbuje się bronić i zalewać wykonane przez kornika otwory żywicą. Drzewo zaatakowane przez te owady pokryte jest brunatnymi trocinkami. Często jest także ostukiwane przez dzięcioły, które żywią się larwami korników. Witamy Państwa. Gorąco, bo jest ciepło na dworzu, nawet bardzo ciepło, dlatego jesteśmy w krótkich spodenkach w nowym odcinku męskiego shoppingu. Jak zwykle męski shopping ma to do siebie, że nie tylko są z nami sami mężczyźni, ale jest również... Ola. I? Lena. I Andrzej. Andrzeja już znacie, Andrzej jest naszym takim nadwornym matematykiem, będzie sprawdzał, czy wszystko, co myśmy sobie wymyślili, będzie działało. Dzisiaj będziemy chcieli zrobić domek dla... Królików. Zająców. Zająców czy królików? Bo już zająców. A czym się różni zając od królika? Tym, że małe zające... Nie pachną. Nie pachną, żeby nie zwołać żadnych wilków. Żeby wilków z lasu nie zawołać? No dobra. Ani lisów. Ani lisów? A powiedz mi, a jeszcze tak, nie wiem, z wyglądu się jakoś różnią? No są większe, no i potrafią Króliki wyżej żyjące. Skakać. Wyżej umieją skakać. O. No dobrze, to w takim razie będziemy musieli chyba większy domek zrobić jak dla zająców, tak? No chyba tak. Dobrze, słuchajcie, dziewczyny, w takim razie wszystko w waszych rękach. Wyrysujecie, jak ten domek ma wyglądać i później razem go zrobimy. Gotowa? Proszę bardzo. Kraty! Dobra. Tak wygląda domek, który chcemy zrobić. Czy to jest możliwe do wykonania? Pewnie, że możliwe. Ja już nawet widzę tam te. Ja się boję, zapytaj, co ty rysujesz. A to jest ten, to są uszy. Dobra. A zza dachu wyłania się zając. Chciałem powiedzieć królik. Zając. Widać przecież od razu, że zając, tak? Dobrze. Ja chciałbym wprowadzić tylko jedną innowację, jeżeli mogę zaproponować. W związku z tym, że tutaj wszędzie mamy kratki, zróbmy mu może tak jedną, chociaż jedne drzwiczki, żeby mógł się gdzieś schować. Dyskretne miejsce. Tak, żeby miało tak, żeby jak będą za dużo patrzeć ludzie, to żebyśmy tutaj schowali. No i chyba tutaj jeszcze też zrobimy jakieś ten... drzwiczki. Mamy kratkę. Będziemy też używać takich kantóweczek. Wszystkie wymiary znajdują się tu,
O tutaj, razem z naszym pięknym rysunkiem, to Państwo tutaj widzicie, jak one wyglądają? To zaczniemy w takim razie może najpierw od drzwiczek, żebyśmy sobie podocinali tutaj pod odpowiednim kątem 45 stopni. To co, przytniemy teraz ramkę na nasze drzwi i możemy wykorzystać tą piłę, która stoi za Jackiem. Która się nazywa ukośnika. Na drzwiczki to będą musiały mieć ile? Jedno. Drugie. No cztery. Cztery. Na każde drzwiczki, a drzwiczek mamy? Raz, dwa, trzy. Cztery. Pięć, bo jeszcze z boku. O, to trochę nam zejdzie. A wiecie, że zające nie przypadają za marchewkami? Jak to nie przypadają? To... Naprawdę. Zobacz. A to wszystko wzięło się... No, a to wszystko się wzięło właśnie od królika Baxa, że narysowali go z marchewką. Jak nie przypadają? Przecież ja widzę... Nie? A, właśnie, że nie. Króliki uwielbiają to zielone z marchewki, a nie korzeń. Zające. I zające to samo. Zające też, tak? Zjedzą, ale nie jest to ich przysmak. Uwielbiają zielone... A wyobrażasz sobie takiego zająca, który musi taką marchewkę wyrwać? Tak. Wykopać. No, no nie, nie. W bajkach tak jest, a zobaczycie... Jak obejrzycie kiedyś film przyrodniczy o zającach, to jednak zżerają to z... Zielone! Opisaliśmy tu sobie, żeby się nie pomylić. Mhm. Czyli A, B, C, D. Tak? B, to będzie z boku. C. I też mamy B. No i super. Mamy w takim razie rameczkę taką. Rameczkę możemy sobie złożyć, zamontować ją na kilka różnych sposobów. Możemy ją skręcić wkrętami przy pomocy wiertarki. Pamiętajcie tylko, żeby wcześniej nawiercić. Możemy to skleić, możemy to zszyć. My to i skleimy, i zszyjemy. Dajesz klej. Ja zawsze używam najlepszych pędzli, jakie są dostępne na rynku. O takich, o. Zobaczcie, jak się idealnie rozprowadza. Pach, już nie trzeba więcej. To się potem wyciera w spodniach. Tak. I od razu sobie złapiemy tutaj, żeby nam trzymało. Okej. Okay. Andrzej też potrafi. Super. No i zostało jeszcze jedno. Super. Za dużo. To Andrzej obliże później to. Druga strona jeszcze. Ja to mogę oblizać. Nie, nie, nie. Nie oblizujemy kleju. I teraz tak. Jedno okienko możemy oczywiście zrobić z taką siatką, żeby można było, żeby zając mógł wyglądać. Ale? Ale i możemy tak też zrobić też to, co zamykane. Ma Jacek. Tak. Dobrze. Że zasłonięte. Taka prywatność dla zająca. Żeby zającowi było tam... Już mamy to przycięte, więc zamontujemy. Raz. Też sobie ponumerowaliśmy wcześniej. Czekaj. Okay. Mogę sama? No, zobaczmy z drugiej strony, jak wygląda. Albo można właśnie przewrócić, no i... kleję się! Kleisz się? Dotknęłam tamtego, a tam jest klej. Wytrzemy nadmiar kleju, żebyś się nie kleiła, dobra? Szybki trzeba dopasować, bo się sztywny w tym przypadku, żeby nam nie wychodziło na zewnątrz. Nie jest źle. Tu będziemy musieli to przeszlifować. I prawie, że mamy drzwiczki gotowe. Teraz trzeba byłoby złożyć konstrukcję, czyli taki szkielet, na którym zbudowany będzie domek. To co trzeba zrobić? Przykleić albo śrubką ten. Musiałbyś mieć taką długą śrubkę. To jest fy. Fy. A jak zrobimy tutaj, to będzie A i będziemy mieli akurat jedną ścianę. Zobaczcie, jak nam pasuje idealnie. Super. I teraz jedna tutaj. Będziesz strzelać. Nie. I damy tutaj jeszcze takie wzmocnienie.
takie, o. Musimy wymienić naboje. Magazynek. Wkładamy. I zamykamy. Zobaczcie Państwo, mamy już tak troszeczkę skręcony ten domeczek. Widać już chyba, jak wygląda. Widać. Mamy tak, jedne drzwiczki, mamy drugie drzwiczki. Zajączek może sobie kicnąć tutaj, albo się tam czołgać tam, albo mamy jeszcze jedno wejście od tej strony. To co, skoro mamy drzwiczki, wypadałoby zrobić podłogę jakąś. Podłogę zrobiliśmy z takiej specjalnej płyty, która jest z jednej strony powleczona takim plastikiem, więc będzie łatwo to można umyć. W środku jest taka pianka, więc będzie ciepło. To co, wsuwamy ją? Mamy konstrukcję, mamy sporniki, już zrobiliśmy tak. Wcześniej. O, wsuwamy. Mamy już to. To teraz co, daszek? Tak, no, został nam tylko daszek. Pokażmy, jak wygląda nasz fragment dachu z przodu i z tyłu. Mamy dwie krokwie. Tu sobie skręciliśmy nasze krokwie i z tyłu jeszcze je wzmocniliśmy. Będę musiał uważać. O, tak to wygląda. Tak, wewnątrz, a tak na zewnątrz. Czas na dach, na pokrycie właściwie dachu. Mamy taką sklejkę odpadową. Tak, z jakichś palet, czegoś w tym rodzaju. I dobrze jest też takie materiały wykorzystywać. Więc będziemy wykorzystywać tą sklejeczkę. Ona i tak jeszcze będzie przykryta papą, więc nie będzie jej widać. Natomiast zrobi nam fajną konstrukcję. Dobra, przeszlifujemy te wszystkie teraz wystające takie drzazgi. O. O! Może być? No nie wiem. Mój największy krytyk. Czego to brakuje? Ja powiem tam jeszcze na odrośnionkę i tu. Dobra, to co robimy? Twój plan. Nie, plan jest twój. Moje wykonanie, nasze wykonanie, plan twój. Tak można by było. Dobrze. Tu przewiercić tym i... Masz rację, tylko zobacz co się stanie. Jak tu przewiercimy, to drzwiczki się będą otwierały. Ale gdybyśmy przewiercili tutaj, tak jak powiedziałaś, no to teraz spróbuję otworzyć drzwiczki. Teraz się nie da. I jak obrócimy tak, to teraz... I jest dobrze, to się pewnie z czasem jeszcze trochę wyrobi. Dużo łatwiej to się robi od dołu, ale w związku z tym, że to jest proces twórczy, no to wszystko dzieje się tak jak się dzieje. Proponuję układać od dołu, tak jak się buduje. I teraz jeszcze musimy obciąć to i będzie idealnie. No dobrze, słuchajcie, to jeszcze trzeba byłoby zrobić tutaj jakąś paskownicę. Front już jest. Daszek gotowy? Tak. Ja, a jak będzie deszcz padał? To co? Będzie deszcz padał. To będzie mokro w środku. Andrzej, co możemy zrobić? No, na wlepie czymś to przykryć. Teraz uwaga. Ta-da! Możemy zrobić taką ładną ala dachóweczkę, ala gącik. Mamy piękną szerokość. Tak. To co, tniemy, nie? Ciach i jedziemy. Ja chcę! Ale musisz przejść tutaj. I uważaj na moje palce, bo nie odrastają. Gąty kładziemy zawsze od dołu, ale pierwszy zawsze musi być ucięty taki plasterek, żeby nam zasłaniał tę część, czyli najpierw tak i dopiero później kolejny. Thank you.
No i co? I magia telewizji działa. Znowu teleportowaliśmy się w miejsce, w którym będzie stała ta budka. Ze mną pani Renata, sprawczyni całego zamieszania. Dzień dobry, pani Renato. Dzień dobry. Pani Renato, i co? Kto tu będzie mieszkał? Tu będzie mieszkał zając. Zając. Myśmy zając. Mieli problemy z tym, czy to jest zając, czy królik. To jest autentyczny zając. Wychowany tutaj przeze mnie od maleńkiego. Gdzieś był, być może matka zginęła, albo został porzucony. Znaleziony w ośrodku w Ustce, przywieziony tutaj do Straży Ochrony Zwierząt. Proszę Państwa, nie będziemy stresować tego zająca, nie królika, zająca, ponieważ on jest dziki. Dokładnie. I on kiedyś, któregoś pięknego dnia opuści ten apartament i powędruje gdzie? Do lasu. No i tego mu życzymy, a jednocześnie Państwa zachęcamy do... No szukamy inspiracji, jakichś nowych pomysłów. Jeżeli ktoś z Państwa miałby jakiś pomysł, to my jesteśmy otwarci, bardzo chętni i spróbujemy ten pomysł razem z dziewczynami zrealizować. Państwo powiecie co? A dziewczyny zrobią, przygotuję. Zapraszamy na kolejny odcinek Męskiego Shoppingu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.